Lato dobiegło końca, teraz nasze inwestycje, które zaczęliśmy w mieście, też się toczą i zbliżają się ku końcowi. Teraz jesteśmy w etapie zakończenia remontów na chodnikach. W najbliższych dniach zostanie oddana ulica Pułaskiego, również zakończona. Mieliśmy olbrzymi natłok prac w tym roku, budżet ponad 20 milionów inwestycji. Z tego miejsca też chciałem podziękować Wydziałowi Zamówień Publicznych, ponieważ bez nich byśmy tego też nie mogli pchnąć dalej, obrobienia wszystkich papierów, dokumentacji do pilnowania, czego są olbrzymie ilości. Oczywiście aura, jak wiemy, dzisiaj mamy piękną pogodę, ale poprzednimi dniami, tygodniami, nawet miesiącami nas nie rozpieszczała i wiemy, że niektóre rzeczy chcielibyśmy, żeby były dalej posunięte, natomiast pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i staramy się to realizować najlepiej jak możemy. Jesteśmy teraz w ostatniej fazie z remontu na ulicy Bałdowskiej, ulicę Jagieły, już chodniki zostały zrobione, ulica Pułaskiego teraz będzie, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu oddana. Ścieżki rowerowe są w trakcie teraz robienia i tam terminy również idą, nie są napięte i wiemy, że zostaną wykonane w czasie, chociaż o jednej ścieżce się nie mówi, wyślanej trasie rowerowej, która będzie wzdłuż ulicy Czartoryskiej budowana. Natomiast tam jest termin do 9 listopada. To wykonawca jeszcze nie rozpoczął tego, ale zapewnia, że nad tym wszystkim panuje i w wymaganym terminie też to zrealizuje.